pana Wojciecha Pasikowskiego. Proszę Państwa, pan Wojciech Pasikowski to legenda warszawskiej gastronomii. Prowadzi oberże pod Czerwonym Wieprzem. Również Kuchnia Polska, ale bardziej w przeszłości, bardziej takim bardzo autentycznym, nazwijmy to w cudzysłowie, PRL-owskim wydaniu, ale w takim PRL-owskim wydaniu z wyższej półki. Powiem Państwu, pan Wojciech Pasikowski miał okazję w latach 70. i 80. pracować w takich restauracjach kultowych jak Adria czy Kongresowa. Więc no, on serwuje tą kuchnię absolutnie w autentyczny sposób. Panie Wojtku, bo oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Tak, to ja jestem od tej tradycji starszej, minionych lat. W naszej restauracji Oberża pod Czerwonym Wieprzem, aktualnie nazwa restauracja Czerwony Wieprz, istotnie serwujemy dania z lat minionych, czyli lat PRL-u. W dużym procencie faktycznie jest to karta oparta absolutnie na recepturach z tych minionych lat. Wszystko od początku do końca wykonujemy sami, nie mamy jakichś półproduktów, czyli ten nasz barszcz, rosół, kaczka, bym wymieniał tutaj ogromne naszej karty, pierogi, wszystko wykonujemy przez naszych kucharzy ręcznie od początku do końca. Podpieramy się również, tak jak nasze restauracje tutaj wcześniej zaprezentowane, sezonowymi produktami. Również troszeczkę odczarowujemy lata minione. Staramy się pokazywać to w jakiejś innej formie. Dzisiaj mogliście Państwo spróbować łososia marynowanego. Jest to forma, można by powiedzieć, ceviche, czyli troszeczkę takiej, powiedzmy sobie, innej kuchni hiszpańskiej, południowoamerykańskiej. W naszym smaku miodowo-musztardowym z zielonym pieprzem, ale również absolutna tradycja, czyli śledź w śmietanie, czyli smalec nasz pieprzowy z pysznym chlebem tutaj Małgosi, więc również będzie na festiwalu wódki. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że powstała taka inicjatywa jak festiwal wódki i zakąski, tak jak moi przedmówcy to powiedzieli, ze względu na to, że propagowanie kuchni polskiej, propagowanie produktów polskich uważam, że jest absolutnie wskazane i ja jestem gorącym zwolennikiem propagowania kuchni polskiej. W minionych latach wszyscy, znaczy myślę, że prawie wszyscy wiedzą o tym, że kreatywność, dzięki kreatywności Polaków te tradycje pozostały, one są zmieniane, one są coraz lepsze, ciekawsze. Ja się bardzo w ogóle cieszę z pewnej sytuacji, którą wszystkim zawsze mówię. Jeżeli spojrzymy na gastronomię jako sztukę, to wszystko nam wolno, tak? Możemy to zmieniać, możemy łączyć te smaki, możemy wchodzić w sytuację food pairingu, czyli łączenia dania z alkoholem. To jest przyjemne, to jest wskazane, to łączy ludzi. Bardzo się z tego cieszę. Także myślę, że trochę więcej